No proszę, proszę, co my tutaj mamy? Śmieci, lobby pracownicze, forsa. No nie, no, co ja tu mogę więcej powiedzieć? Zaczyna robić się ciekawie. O, kolejna rzecz ciekawa. Wiecie co to jest? To jest salon w Paleto. O tak. Chodźcie, zapraszam tutaj. Jedziemy, jedziemy, ludzie, jedziemy. Znaczy, jedziemy, panie goście, tylko. Pan host chyba miał z 50 level, czy coś takiego. No, za wiele się możemy nie spodziewać po nim, jakby to powiedzieć. No, ale no cóż, jedziemy w każdym razie do kasyna. Wiadomo, kurde, salon w Paleto. Zobowiązuje do kilku rzeczy. Też widząc chyba po minie pana hosta, chyba trochę jest zdziwiony, co się właśnie dzieje. Ale spokojnie, panie goście, jakby ci to powiedzieć. Ja wiem, co ja robię, nie? Jakby co, nie? Ja wiem, ja wiem. Jakby się nie musisz przejmować. Aktualnie zmierzamy powolutku do kasyna. Najszybszą, znaczy, powolutku, najszybszą drogą tak w zasadzie zmierzamy do kasyna. Ale nie ma potrzeby i tak, jakby wiadomo, ja tam wiem jak się dostać. W ogóle tak, skoro jest podejście, jak widzicie, że mamy 0 żyć, to znaczy, że koleś już zrobił ten napad, drugi raz go robi, to podejście. Czyli minimum 3 razy już był w kasynie. No bo jest 0 żyć, więc jest poziom trudny. Także minimum to jest jego teraz trzeci raz, jak jedzie do kasyna. Ale dalej ma salon w Paleto. Jak widać, priorytety. I nie uważa, że to jest zła lokalizacja, żeby ją przemienić na lepszą. Jak uważacie, czy zrobił przepustki drugiego poziomu? Bo to jest najważniejsze. Jeżeli zrobił przepustki drugiego poziomu, no to jeszcze, jeszcze. Ale jeżeli nie zrobił, także jedziemy. Co on tam w ogóle ustawił? Chyba śmieci. Nie ma znaczenia w sumie, z której strony podjedziemy. Wejdziemy sobie z tej strony. Chcę, żebym ja tutaj działał. Dobrze, nie ma problemu, panie goście, jak coś. Jakby damy radę, tak powiem. Ja tutaj dam radę wykierować. Dobra, nie zrobił tych dostaw, tędy musimy. Tamtych nie bijemy, jakby w ogóle. Idziemy tędy. Spokojnie, tu. O, zrobił przepustkę drugiego poziomu. Dobra, no to w zasadzie jest wszystko ugrane. Jak wprost powiem, no bo więcej nie będzie trzeba. Będziesz miał zadanie, będziesz musiał go sobie walnąć. Dasz radę? Zobaczymy, czy da radę. Wiesz, panie hoście, dobrze, dobrze, dał radę. To będzie ten gracz, ten jeden gracz, który zasuwa w paleto, bo ogarnia paleto. Spora jest na to szansa. Schodzę na dół, ja już tutaj walę, więc na spokojnie. Co się tutaj przejmować? Teraz tego, świetnie, pyk, pyk. I w zasadzie ugrane na cicho podejście. Tam jest 50k, także ty, ja nie pamiętam, czy nie było warto właśnie tam tych gości ściągnąć. Oni nam nie będą przeszkadzać. Wiecie, ja tam pójdę, ja ich jeszcze ściągnę. Tak, dla pewności, bo nie pamiętam, czy oni nie nam bardzo by nie przeszkadzali później w ucieczce, a tak będzie wiele prościej. Także tutaj możemy po prostu już przebiec do walenia karty. I tak po prostu był nawet na to czas. Dobra, panda, dawaj panda. Ogólnie nie wiem, jak nam się uda zebrać, tak powiem wam szczerze. No bo wiadomo, to jest gotówka. Dużo zależy od rozstawienia tej gotówki, czy będzie to sensowne rozstawienie, czy będzie to jakieś dziwne rozstawienie. Nikt tego nie wie w zasadzie. Zobaczmy. Dobra. Mamy takie rozstawienie, haker 7% wzięty. Dobra, to ja otwieram środek, idę na GH. W sumie tyle. No bo nie ma lepszej drogi. Wydaje mi się, że na więcej nam czasu zabraknie. Czyli trochę chyba standardowo w zasadzie. Czyli otwieramy środek, idziemy na GH. No to będzie wystarczająco, żebyśmy ja zdążył zebrać, on zdążył coś zebrać i tyle. Nie wiem, trochę to wygląda, jakby koleś coś wiedział, ale trochę też mówię, trochę nie wiedział. Ma jakąś tutaj niewiedzę straszną w tym zakresie. Czy on zaczął otwierać bramkę C? To masakrycznie źle zrobił. No to w takim razie ja nie mam sensu w takim razie otwierać nam GH, tylko zaczynam już zbierać. No bo skoro on poszedł otwierać C, tak, chyba poszedł otwierać C, no to zwyczajnie nie ma to sensu. Zbieramy sobie. A, on sobie zdążył otworzyć to C. Jak tak zdecydował, niech tak będzie. Ja tutaj zbieram, 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 chociaż moim zdaniem, no powinien jak już lepsze byłoby GH do otwarcia. Tam potencjalnie byłoby coś więcej. Ja tu będę zbierał. On jeszcze coś pewno weźmie na B. No ja pobiegnę w takim razie na D, no bo nie mam innej możliwości. Czy coś zdążę dozbierać? Już nie, wiecie, to bez sensu. Zbieram troszeczkę tylko, tak autentycznie. Szczerze to byłoby bez sensu, bym tam wszedł, otworzyłbym torbę, nie wiem, parę razy bym kliknął, już bym musiał anulować, bo mniej więcej przy 15 sekundach trzeba stamtąd wychodzić. To nie jest bez sensu. Dobra, wyszedł.
nazwijmy to o czasie. Słabo wyszło, bardzo słabo, no mamy 1 300 000. Moim zdaniem po prostu nie powinien hakować C, prosto, powinien tylko zbierać. A plus to mówię, cały czas to jest gotówka. Na gotówce nie trzeba się przejmować, nie? Znaczy nie trzeba się przejmować. Jak masz gotówkę, losuj. To jest jakby przykład, dla którego nie robi się po prostu forsy. Właśnie na Caio Perico jest to w miarę wszystko wyśrodkowane i to mam na myśli dosłownie, że w miarę jest tyle samo, że wszystko jest warte w miarę tyle samo, także tam no nie ma takiego problemu. Oni sobie już tam poprzechodzili. Ja się tutaj zajmę tym gościem. Ja już się tutaj mówię, tym zajmę i jeszcze tym się zajmę. I chodź na ten, na schody. O, dobrze zrobił. Myślę, że chyba na schodach będzie lepiej, choć nie, tutaj chyba nie było akurat znaczenia. Tu przebiegamy po prostu, a co raczej kamera nie powinna zauważyć. Ja się tutaj tym zajmę. Tutaj panie hoście, dla ciebie już klikam, proszę wejdź sobie do środka. Zabierz sobie te 50. Nie chcę zabierać drugi raz. Dobra, no to nie zabieraj drugi raz. No to chodź, wychodzimy. Jak nie zabieramy drugi raz, to idziemy. Może nie wiesz, że można zabrać drugi raz. To też jest taka możliwość. To zabrzmi dziwnie, nie? Ale mamy gościa, który ogarnia podejście w napadzie na kasyno z paletą. Ogarnięty gracz z paletą. Jakby to jest coś trochę niespotykanego, tak powiem. I to tak autentycznie, bo koleś naprawdę widać, że przechodzi i on wie, co ma robić. Nie wiem, może to jest... Bo ma wiecie, on ma 67 poziom. Nie wiem, no. Może rzeczywiście, nie wiem, jakiś na drugim koncie se gra, czy jakaś, nie wiem, druga postać jego. Nie wiem, dziwne to po prostu trochę jest, ale... Dziwne, ale prawdziwe, jak to mówią. Nieźle, no dobra, no weźmy te auta tutaj, co są, bo się zrespiły obok, że dlatego po prostu warto. Mam nadzieję, że on do mnie wskoczy do samochodu. Tak, idzie do mnie do samochodu, bardzo dobrze. No i jedziemy na helikopter. Od razu to skończymy już szybko, że szybko sobie przed tymi gośćmi tutaj uciekniemy. Nawet proszę, nie mamy od razu pościgu. Zrespił się. Dobrze. Jeszcze ich ominęliśmy tutaj. Pyk, pyk. Nie, no widać, że po prostu naprawdę ogarnięty gracz z paletą. To jest naprawdę trochę niewybałe, tak powiem. Jednym słowem. Naprawdę. Ogarnięty gracz z paletą. To brzmi dziwne, nie? Ogarnięty paleto, coś tu nie działa, nie? Coś tu jest po prostu nie tak. Ale no nie, no naprawdę widać. Koleś wie, kurde, jak blitzkolwy. To jest coś dziwnego. Umiał sobie otworzyć drzwi. Mówię, trochę mniej strategicznie to po prostu rozegrał. I by weszło. Wiecie, umie też wejść na helikopter, jakby, naprawdę powiem, trochę jestem po prostu zdziwiony tym, jak to po prostu rzeczywiście wygląda. Ale no, fakty są takie, że koleś rzeczywiście chyba wie, o co chodzi. Nie wiem, no mówię, dziwne to jest po prostu, jednym słowem. Albo wiecie, to może też jest jakiś na przykład, ktoś sobie nagrywa na przykład na YouTube jakąś serię. Wiadomo w sumie, może gra sobie od zera do milionera i akurat na przykład gdzieś tam za granicą trafia na jakiś odcinek. No to wie w sumie, kto, co to za gracz jest. Nie wiem, ale dziwne to w każdym razie jest. Ale cóż, działa, wszystko wyszło. Nie było alarmu, nie było. Z kolby nam się udało gości pokonać, udało. W zasadzie był przygotowany napad tak jak ja go przygotowuję praktycznie. Chyba, że były ścieżki patrolowe. No to ja ścieżek patrolowych nie robię nawet. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest to po prostu ciekawe. Bo nie! Bing! Jeszcze zawalił o ziemię ten helikopter. Ty, no prosta sprawa, kurde. Bum. Napad. Zaliczono. No, powiem tak, no bogato kurde nie ma. Biednie jest strasznie, ale... No plusem tego, że jest biednie, w sumie nie było nie trwało to długo. No za 17 minut. Czy tak powiem, jak na paleto? Jak na jazda z paleto, szczerze, to nawet szybko nam poszło. Więc to jest możliwe, że nawet najszybszy napad z paleto. Tak autentycznie, żebym zrobił elitę z paleto, to już w ogóle by było. Ale nie, naprawdę wyszło nam dobrze. I szczerze, co tu można było... Nawet nie wiem, szczerze, czy dałoby radę to zrobić szybciej, bo... Autentycznie, no proszę, proszę, panie hoście, ale pan host teraz jest zarobiony, nie? 860 tysięcy. Ta kwota, no robi wrażenie, chcę powiedzieć, robi wrażenie. Nie, no słabo poszło, no co ja powiem, no gotówkę żeś kradł, no to co możesz oczekiwać po gotówce? Nic nie możesz oczekiwać po gotówce. Po gotówce jedyne, co można oczekiwać, panie pando, że będzie biednie. Niestety było biednie, ale za to szybko. A to chyba najważniejsze w napadzie na kasę, żeby się nie męczyć. Także no co, to byłoby na tyle, do następnego, cześć.